W pewnej malowniczo położonej podkarpackiej wiosce znajduje się znak przypominający o niegdysiejszej, anielskiej interwencji. Wioską tą jest zaś bliznę, znany również ze ślicznego, 15 wiecznego drewnianego kościółka, który został wpisany na listę UNESCO. Jednak tym, co nas interesuje teraz w odniesieniu do tej miejscowości, jest znajdująca się tam góra, która została poświęcona świętemu Michałowi, Archaniołowi. I to w całkiem niezwykłych okolicznościach. Otóż w roku 1624 zagony tatarskie srogo zaatakowały południe Polski. A jakiś ich oddział dotarł nawet na pobliskie tereny, o których teraz mówimy. I zdarzyło się tak, iż właśnie około uroczystości świętego Michała Archanioła. Tatarzy obozowali we wsi różanka, a stamtąd napadli następnie na najbliższą wieść, czyli właśnie na bliznę. Uprowadzając stamtąd wiaser jakieś 60 osób. Jednakże w czasie pędzenia tej grupy w niewolę nagle zobaczyli wielką liczbę nieznanego wojska odzianego w białe szaty. Spowodowało to u tatarów strach i przerażenie, z powodu czego umknęli oni, Porzucając wszelkie łupy i przede wszystkim jeńców. Ciekawe jest również to, iż ci porwani ludzie z miejscowości blizne zostali tuż przed tym traumatycznym, niewątpliwie zdarzeniem oddani pod opiekę świętemu Michałowi przez miejscowego proboszcza. Skoro zatem po jakimś czasie powrócili z tego uprowadzenia do domów bez żadnych szkód i w pełnej liczbie, Uznano, iż stało się to właśnie za przyczyną archanioła, a te wojska w bieli, dzięki którym tatarzy zostali przepędzeni w cudowny sposób to zastępy anielskie. Ocaleni mieszkańcy Blizne przyrzekli więc szczególną wdzięczność świętemu Michałowi, i z tej to pobudki kolejny proboszcz zbudował na tej górze drewnianą kaplicę ku wiecznej pamięci tego cudownego ratunku. Kaplic tych było zaś na przestrzeni wieków cztery, kiedy to kolejna budowla zastępowała wcześniejszą, wciąż na nowo przypominając o wdzięczności miejscowych za cudowny ratunek. Obecna kaplica pochodzi z roku 1877, kiedy to kolejny miejscowy proboszcz wzniósł ją z cegły i kamienia.